Już tylko godziny dzielą nas od pierwszego meczu Mistrzostw Świata w piłce ręcznej w Katowicach. To spotkanie Polska-Francja. Ci, którzy chcą wspólnie oglądać zmagania szczypiornistów, mogą przyjść do jednego z 30 lokali, które tworzą katowicką strefę kibica. Z uwagi na warunki atmosferyczne, mistrzostwa odbywają się w styczniu. Nie będzie to taka tradycyjna strefa w okolicach Spodka pod chmurką. Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami. Łącznie jest około 30 lokali, w tym około 10 na ulicy Mariackiej, którzy mają licencję, którzy mogą puszczać oczywiście mecze. Listę lokali obejmuje nie tylko bary i puby, ale także kluby, kawiarnie i restauracje. Podczas wspólnego kibicowania będzie można wygrać bilety na mecze odbywające się w Spodku. Niektóre z lokali przygotowują też specjalną ofertę. Na pewno będą to zniżki i na pewno będzie to jakaś specjalna oferta jedzenia i napoi, ale cały czas na tym pracujemy, jeszcze dogrywamy szczegóły i będziemy o tym informować na bieżąco. Promocja będzie dla wszystkich, bo generalnie nawet podejrzewam, że jeżeli nie wszyscy będą obecni na mistrzostwach, to podejrzewam, że większość osób na pewno skupi się na kibicowaniu. Symbolicznym wejściem do strefy kibica jest znajdująca się na początku ulicy Mariackiej bramka do piłki ręcznej. Każdy zaangażowany w mistrzostwa lokal będzie też miał odpowiednią identyfikację wizualną. Będziemy mieli ekran rzutnik, będzie można oglądać na 120 calach tak naprawdę. Zapraszamy na nasze zapiekanki i wspólne oglądanie meczu. W Spodku odbędzie się aż 21 meczów z ponad 60 odbywających się w Polsce. Katowice odwiedzą m.in. kibice z Francji, Niemiec, Słowenii i Norwegii.